Strajkują rolnicy. Kiedyś Andrzej Leper też na tych strajkach wypłynął. Bronił polskiego interesu narodowego, żeby nie sprowadzać zboża, które niszczy polskie rolnictwo. Zboża tańszego, nieprzebadanego. No i tak jest taki Andrzej Leper. Robił to, co jest teraz. Nasi rolnicy strajkują. Bardzo dobrze. Trzeba pilnować spraw polskich. Głowa Andrzeja Lepera, takie studium. Żeby powstał pomnik, trzeba sobie postudiować postać, dowiedzieć się, co myślała, co mówiła, jak wyglądała, i to są rzeczy ważne. I takie studium głowy, które tutaj zacząłem, za chwilę pewnie skończę, bo na to czas. I odlewamy to z pieczę gipsu, jeszcze popracuję w gipsie, jeszcze wezmę jak będzie dopracowane w gipsie, to się wtedy zdejmie formę silikonową i taką głowę można będzie mieć z materiału trwałego. Może i z ceramiki zrobię, może z jakiegoś, no chciałbym z brązu odlać Lepera głowę, to wiadomo, na to potrzebnych jest też pieniędzy trochę. Może i w kamieniu się przekuje, ale to jest głowa, to jest tylko fragment pomnika, bo pomnik, ta idea pomnika jest trochę inna. Pomnik to jest pomysł na pomnik. Nie jest to taki dokładnie zrobione, ale żeby było wiadomo, o co chodzi. Że jest Andrzej Leper, który wychodzi ze zboża, który wychodzi ze zboża i się patrzy na ręce. To jest taka charakterystyczna fotografia, właśnie gdzie Andrzej był w zbożu. Patrzy się na ręce, ale czy tylko swoje, czy innych. I tutaj trzeba by sobie to jakby mieć w pamięci i o tym mówić. Andrzej Leper był świetnym obserwatorem rzeczywistości, umiał wyciągnąć logiczne wnioski, które były interesem Polski. On naprawdę zasługuje na monument takiego społecznego przedstawiciela, który wszedł do Sejmu i zawalczył o polski interes narodowy.